Słuchajcie, naprawdę wszyscy jesteśmy wspaniałymi trenerami. Nam, że tak powiem, się bardziej udało. Życzę wszystkim takiego sukcesu. Chciałem się podzielić, tak jak potrafię, jak to się zadziało wszystko. I tak od początku chciałem zacząć. Bo mieliśmy też z Dawidem kontakt właśnie z programem LDK. No i króciutko myślę, że to w czasie prezentacji wyjdzie. Ja pracuję w szkole już, czy w ogóle zajmuję się sportem 32 lata. Wiecie, że mój syn jest mi w podobnym wieku. Trochę czasu to trwało, zanim udało się Dawidowi osiągnąć taki sukces, więc ta praca naprawdę była długa. Właśnie, tak to się zaczęło. Miałem tą przyjemność pracować z Dawidem praktycznie od pierwszych klas szkoły podstawowej, czyli można powiedzieć, byłem jego nie tylko trenerem, ale nauczycielem wychowania fizycznego. Wszystkie zajęcia praktycznie były pod moją kontrolą, można powiedzieć w cudzysłowie, tak? Ja mam taką dewizę, że z dziećmi robimy wszystko. Na dzień dzisiejszy ja mieszkam w Bojszowach, małej miejscowości na Śląsku. Nie mieliśmy, jak Dawid chodzi do szkoły, tak pięknej hali, jaką obecnie mamy, ale mimo wszystko próbowaliśmy robić wszystko, to znaczy wszystkie dyscypliny sportu, i koszykówka, była siatkówka, piłka ręczna. W młodym wieku Dawid gdzieś tam zaczynał pływać. Jeździliśmy na rowerze, chodziliśmy na dłuższe wycieczki górskie. Także myślę, że to jest naprawdę wspaniała baza na przyszłość do tworzenia gdzieś tam dalej sukcesu. I tak jak widzicie Państwo, pierwszym klubem Dawida był klub Maraton Korzeniowski w Bieruniu. I to było dosyć późno. To nie było, słuchajcie, jak on miał, nie wiem, 6-7 lat, tylko on wtedy już miał 12-13 lat. Pierwszym startem Dawida to były właśnie zawody w Spale w 2003 roku. Nie osiągnął tam żadnego sukcesu, po prostu bawiliśmy się w sport. To jest właśnie nasza praca w programie LDK. Dawid pracował z młodszymi dziećmi, klasa 1-3. Ja pracowałem z dziećmi klasy 4-6. Udało nam się właśnie wystartować na takich zawodach tworzonych przez program w Rybniku. I też była to dla nas głównie zabawa w sport. Chciałem zwrócić uwagę na takie ważne aspekty, które akurat nas dotknęły, mogę tak powiedzieć. Wiadomo, że każdy dba o swoje dzieci, o swoje dziecko, więc ten lekarz rodzinny zawsze się pojawia. Ale w naszym wypadku gdzieś tam pojawił się kardiolog na początku drogi zawodniczej Dawida. Wydawało się, że to będzie jego koniec przygody ze sportem. I pierwsza diagnoza była dosyć nieciekawa u kardiologa, specjalisty w klinicznym szpitalu w Ligocie. Wydawało się, że Dawid ma poszerzoną aortę i niestety skończymy ze sportem. Ale coś nie dawało mi spokoju i żonie. Tak się zdarzyło, że miałem znajomą lekarkę w klinice w Zabrzu. Skontaktowała mnie z wspaniałym diagnostą, polecam, doktorem Rycajem. Pokazaliśmy mu te same zdjęcia, które zrobiono nam właśnie w szpitalu klinicznym w Ligocie i usłyszeliśmy ciekawą odpowiedź. Czy ja jako lekarz mogę ten materiał wykorzystać do tak złej diagnozy stanu zdrowia zawodnika? Nas to oczywiście ucieszyło, ale z drugiej strony, można powiedzieć, zmartwiło, że takie coś może dotknąć innych, prawda? I praktycznie zawodnik czy rodzic powie, niestety, to już nigdy nie będziesz uprawiał sportu. A myśmy jednak poszli dalej i doszliśmy do tego, co się nam udało zdobyć. Przygoda ze stomatologiem też bardzo ciekawa. Wydaje się, że każdy dba o zęby. A tak się zdarzyło w naszym wypadku, że przed igrzyskami olimpijskimi w Londynie
Dawid miał problemy na przykład z ósemkami i lekarz nie podjął leczenia, bo to już był za krótki okres czasu do tego, żeby coś tam naprawiać, więc wiemy, na czym mniej więcej to polega, że niektórym się źle wyrzynają te ósemki zęby mądrości, więc zostało to tylko wyczyszczone. Natomiast zaraz po przybyciu z igrzysk Dawid pozbył się wszystkich tych ósemek niepotrzebnych, żeby w przyszłości do takiej dziwnej sytuacji nie doszło. A z zębami generalnie Dawid nie ma problemów. Dlatego czasami taka mała rzecz może powodować, że coś tam w naszym programie przygotowań zostaje zaburzone. Ortopeda widzimy na kolejnym miejscu. Też mieliśmy ciekawą przygodę, znowu można powiedzieć w cudzysłowie dziwną. Diagnoza była taka, że musimy wykonać zabieg na kolanie Dawida i go wykonaliśmy, ale po otwarciu okazało się, że nie za wiele tam trzeba było coś zrobić, natomiast jakieś blizny zostały, które do tej pory gdzieś tam Dawidowi dokuczają. Natomiast inni lekarze, którzy zobaczyli to, co zrobiliśmy, można powiedzieć, postawili diagnozę, że nie trzeba było tego w ogóle wykonywać. Ocena wydolności, no to każdy z nas trenerów na jakimś tam etapie dalszym wykonuje, więc tutaj na ten temat nie będę wiele mówił. Hipoksja. Znowu mieliśmy dziwną przygodę z hipoksją. Wiadomo, że każdy z nas, trenerów, gdzieś tam poszukuje nowych bodźców. Myśmy też na jakimś etapie naszego szkolenia sięgnęli po hipoksję. Wiadomo, gdzieś tam wcześniej była hipoksja ta naturalna, którą najczęściej zawodnicy dosyć dobrze znoszą. Myśmy chcieli pójść dalej, zabawiliśmy się chwilę w hipoksję tą namiotową. No i ktoś znowu nam źle doradził. Ja oczywiście rozmawiałem z tą osobą wcześniej, na jakiej wysokości zaczynamy tą zabawę, nazwijmy to w cudzysłowie zabawę. No i niestety okazało się, że ta wysokość, którą nam zaproponował specjalista, była za duża i po kilku dniach treningu Dawid po prostu nie mógł oddychać. Musieliśmy zrezygnować z hipoksji. No i niestety nic z tego nie wyszło. Dawid przez miesiąc dochodził do siebie. No dla Dawida to wtedy nie było wysoko, by się wydawało 2800. Morfologia. No w to na pewno się wszyscy bawicie. W naszym wypadku my zawsze zwracamy uwagę, taka jest specyfika akurat Dawida, że bywało, że miał za niski poziom żelaza. Wiemy, że nie tylko żelazo odgrywa ważną rolę w przygotowaniach do dużego wysiłku, ale też nie chcę rozwijać tego tematu, bo to jest dłuższy temat do rozmowy. No i dieta. Z tym też różnie bywa. My generalnie, Dawid nie ma problemów, jeżeli chodzi o przemianę materii, więc wszystko łatwo spala. Zresztą tak jak ja. Myślę, że to ma właśnie trochę po nas genetycznie. Natomiast w jakim kierunku poszliśmy? Dawid miał przyjemność uczestniczenia w przygotowaniach w Australii dwa razy. Dla mnie to jest taka ciekawa też przygoda, dla nich jako zawodników. Ja tam nie byłem oczywiście. W każdym razie mieli możliwość kontaktu z najlepszą dietetyk, tak to nazwijmy, na świecie, która, można powiedzieć, eksperymentowała troszkę na zawodnikach, ale nie tylko polskich, bo tam byli zawodnicy z całego świata, z RPA, z Japonii, z Australii zresztą również, na Uniwersytecie w Adelaide. I do czego tam doszli? Tam po przyjeździe, wiadomo, były pomiary ciała i zawodnik miał decydować, jaką dietę chce przyjąć. Czy to miała być dieta wysokowęglanowa, czy tłuszczowa, czy mieszana. No i okazało się, że po wyborze zawodnicy, którzy przychodzili na stołówkę, nie zabierali tego, co chcą, tylko nazwisko się pojawiło przy jego stoliku i jest wszystko przygotowane do spożycia. Na początku wydawało się, że czegoś tam zabraknie, a z czasem okazuje się, że i głodnie doskwiera, i dobrze treningi wychodzą. Także wszystko bardzo precyzyjnie tam jest opracowywane. Także była to dla nas też taka wskazówka, że
odeszliśmy trochę z, nazwijmy to, z czerwonego mięsa na koszt mięsa białego, ryby, no i tych innych rzeczy, o których na pewno wszyscy dużo wiedzą. Czas. W naszym wypadku wiemy, że to był bardzo długi czas, bo 17 lat czekaliśmy na taki sukces. Życzę każdemu, żeby do takiego sukcesu doszło, bo nikt nie napisał nigdzie, że my taki sukces osiągniemy. Czy to był przypadek? Myślę, że też to nie był przypadek, bo jednak kawał dużej roboty wykonaliśmy, ale wiele czynników na to się składa, żeby taki sukces osiągnąć. Na pierwszym miejscu dałem systematyczność. Myślę, że to jest taka cecha, której nieraz mogę powiedzieć, zazdroszczę Dawidowi, tak? Nieraz była tak fatalna pogoda i mówię Dawidowi, może nie wyjdziemy. Mimo wszystko, Dawid się ubiera, idziemy na trening, tak? Także można powiedzieć, ja byłem nieraz hamulcem, a Dawid w tym wypadku był tą osobą, która parła do przodu. Cierpliwość. Tak jak mówię, trzeba się nauczyć cierpliwości. Pamiętam takie piękne słowa wicemistrza olimpijskiego Edgara Fadiejewsa, który mieliśmy przyjemność się spotkać na zawodach w Estonii, który nam powiedział, nieważne jest teraz zwycięstwo, wtedy Dawid miał 13-14 lat, tylko patrzcie do przodu, co będzie, jak będzie Dawid seniorem, tak? Żebyśmy nie próbowali na siłę przejść do osiągania wyników w bardzo młodym wieku. Żeby to właśnie raczej była zabawa, tak jak tu powiedział Grzegorz, nasz przedmówca. I to staram się naprawdę wdrażać w swojej pracy, nie tylko w stosunku do Dawida, ale do wszystkich moich podopiecznych. O dokładności trudno tu cokolwiek dodawać. Wiemy, że każdy chce być precyzyjnym w tym, co robi. Tak układać plany, żeby tam jak najmniej było błędów. Nieraz różnie to wychodzi. Ja w każdym bądź razie prowadzę naprawdę szerokie notatki na różne tematy. Jestem otwarty na wszystkie uwagi innych osób. Nie mogę powiedzieć, że jestem trenerem idealnym, bo taki nie jestem. Każdy z nas popełnia błędy i ja też takie błędy na pewno popełniałem. Plan zawodów. No w naszym wypadku trudno nawet mówić o planie zawodów, bo wiemy, że dystans, który zawodnicy pokonują, jak gdyby nie predysponuje do tego, żeby zawodnik startował co tydzień, jak to jest możliwe, na przykład jak ktoś jest sprinterem czy skoczkiem w dal. Natomiast na dystansie 50 km to naprawdę 2-3 starty w roku i to jest koniec. Także nawet trudno tutaj mówić o jakiejś zabawie czy obserwacji, w jakiej się jest akurat wtedy dyspozycji. Musimy stosować jakieś inne środki. Podoba mi się właśnie ten cytat. Nie da się poprawić tego, czego się nie mierzy. Dlatego to, co ja mówię, starajmy się monitorować wszystko to, co robimy, żebyśmy mieli wpływ na to, co planujemy, co zakładamy. Podoba mi się ten cytat też Jacka Walkiewicza, żeby zapalać innych, trzeba samemu płonąć. Czy ja płonę? Trudno mi to powiedzieć. Staram się takim człowiekiem być, żeby zarażać innych do sportu, żeby właśnie wszystko się wspaniale udawało. Ale to, co powiedziałem wcześniej, taka jest moja rada, żebyśmy właśnie nie parli za wszelką cenę do wyniku w młodym wieku, raczej żeby to była zabawa. Profesjonalizm. Pod jakim względem profesjonalizm? No widzieliście Państwo, co się mogło zdarzyć w Tokio. Myśmy z małżonką, która tam fajnie sobie siedzi, obserwuje, co ja mówię, jakąś strategię wcześniej przygotowywali. Ja po zawodach w Doha, gdzie widzieliście, jak zawodnicy zmagali się z upałem. Nie wiem, czy się to Państwo zauważyli. Zawodnicy japońscy stosowali torby. Nie były to takie torby, które myśmy wykorzystywali, ale były to zwykłe worki, nazwijmy to tak jak buty dzieci noszą i w której tam umieszczają właśnie swoje rzeczy. My
Ja praktycznie taki projekt stworzyłem na ostatnim zgrupowaniu w San Moritz. Kupiliśmy z koleżanką, trenerką zwykłą torbę płócienną w sklepie, pocięliśmy ją na części i próbowaliśmy stworzyć idealny produkt, tak, który w konsekwencji potem dwa dni przed wylotem żona własnoręcznie wykonywała. To samo dotyczyło coolerów. Chodziło nam przede wszystkim, słuchajcie, o to, bo okazało się, że znaleźliśmy na rynku materiały chłodzące, które nawet produkuje firma polska. Niestety w tych warunkach klimatycznych, czyli przy tej wysokiej wilgotności powietrza, niekoniecznie tamten produkt się sprawdzał, bo to był raczej produkt do wysokich temperatur, ale przy niskiej wilgotności. Myśmy to testowali już wcześniej, te coolery z tej firmy w San Moritz. One sprawdzały się na treningach, ale tak mówię, to była całkowicie inna wilgotność, więc my musieliśmy pójść dalej i stworzyć produkt taki, żeby Dawid się czuł jak najbardziej komfortowo. Jak wyszło, wszyscy widzieli. Dlaczego piszę, słuchajcie, objętość i intensywność? Myślę, że to też wszyscy znamy, to jest tak oczywiste, żeby nie przesadzać w żadną stronę. Wiadomo, zawodnik tego formatu już przy przygotowaniach o tych ostatecznych w ostatnim roku, są takie miesiące, że zawodnik pokonuje w tygodniu około prawie 500 kilometrów, ale wszystko to musi być robione z głową. Kiedy jest objętość, wiemy, to jest mniejsza intensywność. Intensywność pojawia się w tym BPS-ie już końcowym. Ale przede wszystkim właśnie stała kontrola treningu, jego elementów. Słuchajcie, my nieraz z dnia na dzień, tak, po każdym treningu rozmawiamy ze sobą, jak się czujesz, jak to wyszło. Pewno, że mamy też jakieś narzędzia do pomiaru tego treningu, o których na pewno Państwo wszyscy wiecie. My tam robimy pomiary laktatu, tak, ja praktycznie wszystkie treningi Dawida nagrywam. Później wam pokażę takie parę filmików i omówię też trochę elementów techniki, ale to tak tylko, żeby liznąć temat. Następny dla mnie ważny element to jest, czy zawodnik jest gotowy do treningu. My nieraz właśnie sobie fajnie wszystko planujemy, zakładamy tam jakiś duży kilometraż, a się okazuje, że są jakieś inne czynniki, które powodują, że my tego treningu nie wykonamy. I mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nie przesadzali z tymi treningami. Można powiedzieć, to jest taka też już końcowy etap przygotowania do tego sukcesu Dawida, ale tak się zdarzyło, że Dawid przed Tokio złapał małą kontuzję, tak? Czyli poleciał do Tokio z małą kontuzją i tam przez praktycznie parę dni w ogóle nie trenował. Chodził na spacer i tyle. I z perspektywy czasu widzimy, że to było takie bardzo fajny czynnik do tego końcowego sukcesu. Czyli że Dawid mógł fajnie się zregenerować, wypocząć i przede wszystkim lepiej znieść aklimatyzację, bo bardzo źle znosił te pierwsze dni pobytu w Japonii. No i ten cytat też mi się bardzo podoba. Nie popełniajmy błędów, które już inni popełniali. Ja bardzo często, kiedy rozmawiam ze starszymi trenerami, bardziej doświadczonymi, przecież też kiedyś byłem bardzo młodym trenerem, zawsze to było takie dla mnie główne pytanie. Czego ty byś na pewno w treningu nie powtórzył, bo wiesz, że to było złe. I na pewno nie należy brnąć za wszelką cenę, że jeżeli tobie się nie udało, to mnie się uda. Bo być może jest to taka niewłaściwa furtka, niewłaściwe drzwi i szkoda naszego czasu. Praca i wypoczynek. To, co już wcześniej też troszeczkę powiedziałem, musimy nad tym dokładnie czuwać. Ja mam tą przyjemność, że mieszkam z Dawidem, ja widzę, co on robi, tak, na co dzień. My jako trenerzy, wy nie mieszkacie, tak, ze swoimi zawodnikami i nie jesteście dokładnie w stanie określić, czy on przed treningiem nie wykonywał jakichś czynności, które spowodowały tego, że w ogóle nie może podjąć treningu albo wykona ten trening nie tak, jak my zakładamy. Dlatego praca, trening właściwy jak najbardziej, ale właśnie właściwy wypoczynek, czyli żeby to by doprowadzić organizm do pełnej regeneracji, do tego myślę każdy z nas zmierza.
O odżywianiu, diecie już troszeczkę powiedziałem, opieka medyczna też i odnowa. Myślę, że to jest bardzo ważny czynnik. Na dzień dzisiejszy pojawił się taki mały problem na zgrupowaniach, bo wiemy, że z nami jeżdżą tak jacyś fizjoterapeuci i słuchajcie, nieraz fizjoterapeuci nie chcą masować. Taki się pojawił mały problem, bo są fizjoterapeutami. A masażysta to jest jak gdyby inny zawód. Na szczęście ci fizjoterapeuci, z którymi my mieliśmy akurat możliwość współpracować, nam pomagali, tak, ale jest to taki problem, który myślę, że trzeba gdzieś tam w dalszym etapie rozwiązać. Inne czynniki, które myślę decydują o tym naszym końcowym sukcesie. Atmosfera w grupie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby coś tam wokół tych treningów się nie odbywało. Często zawodnicy nam mówią na zgrupowaniach, że przestań o czymś tam gadać, bo nas to dołuje nawet, tak? Raczej tu, co mówił nasz przedmówca, żebyśmy budowali ten fajny klimat treningu, żeby motywować w właściwy sposób zawodników do wykonania pracy, nieraz bardzo ciężkiej pracy. Obciążenia fizyczne i psychiczne zawodników, bardzo ważne sprawy. Myślę, że też nie zawsze wiemy, na przykład zobaczycie potem, jak będę pokazywał wyniki Dawida na Mistrzostwach Polski, tam się pojawi taka ewidentna dziura pomiędzy jego taką dużą progresją wynikową, potem jest nic przez parę dobrych lat i dopiero gdzieś coś tam się zaczyna dalej. I to jest często spowodowane właśnie nawet zwykłą, prostą rzeczą by się wydawało, jak nauka, studia, tak? Tak się akurat zdarzało, że Dawid, decydujące zawody, czyli Mistrzostwa Polski, odbywały się, kiedy on miał sesję, tak? I jak myśmy mieli oczekiwać od człowieka super wyników, jak on ma zaprzątniętą głowę innymi sprawami. I nieraz stresowe sprawy, jakieś złe przemiany materii, wiemy, że to jest wszystko ze sobą powiązane, powodowały, że te wyniki się nie pojawiały. A wiemy, jak związek i tak dalej osoby patrzą na brak wyników. Rozwijanie zainteresowań w wolnym czasie. Takie coś pozwolę sobie napisać, bo myślę, że akurat u Dawida jest to bardzo ważna odskocznia, bo o to głównie nam chodzi, żeby ta głowa zawodnika nie była tylko przy ciągle tym samym. Dawid akurat jest fanem motoryzacji, to go też tak pobudza, nakręca do dalszej pracy i myślę, że każdy coś musi znaleźć dla siebie. On też lubi, nie wiem, śpiewać, lubi muzykę, dobry film, no takie oczywiste rzeczy, które większość z nas przecież robi. Pozwolę sobie napisać odżywki, dieta, używki. Nie jesteśmy my, jako trenerzy, przecież też byłem trenerem innych zawodników, nie tylko Dawida, określić, co oni robią poza tym czasem, kiedy my z nimi jesteśmy, tak? Nie zawsze jesteśmy przecież zawodnikiem na zgrupowaniu, tylko on jest w domu, nie wiem, mieszka w internacie, mieszka w akademiku, a co tam się dzieje, na to już nie mamy wpływu, tak? Nikt tego nie monitoruje. To już potem jest taka, myślę, duża świadomość zawodnika, żeby to wszystko było pod kontrolą. W każdym razie na temat odżywek, to jest temat rzeka. Myślę, że też tutaj z tym bardzo uważajmy i my z tym nie przesadzamy, raczej minimalizujemy te sprawy do tego, co jest naprawdę niezbędne i konieczne. O diecie powiedziałem, natomiast używki. Myślę, że nie da się pogodzić nadużywania przede wszystkim, wiadomo, alkoholu z dobrymi wynikami. Mówimy już o dorosłych zawodnikach i jeżeli takie coś występuje gdzieś tam pomiędzy treningami, to nie liczymy na to, że pojawi się sukces. Pozwoliłem sobie napisać o relacjach w rodzinie. Myślę, że to jest bardzo ważny element komfort psychicznego sukcesu zawodnika. My próbujemy i udaje nam się jakoś tworzyć taki klimat w rodzinie. Często przebywamy razem, pośmiejemy się, spędzamy czas, rozmawiamy o różnych rzeczach. Myślę, że to też wszystko
dobrze wpływa na ten końcowy sukces. Inne obowiązki. Tak się zdarzyło. Wiemy, że Dawid niestety przez to, że skończył studia tak, że nie był przed Igrzyskami Olimpijskimi topowym zawodnikiem, nazwijmy to w Polsce, nie miał możliwości utrzymywania się, tak? Musiał podjąć pracę. Przez parę lat pracował z koszykarkami, z ekstraklasą, jako masażysta, ale w pewnym momencie zauważył, że nie da się pogodzić tego przygotowywania innych. Wydawało mu się, że to, że będzie przygotowywał innych, coś tam robił, to będzie to jako jego na przykład jeden z treningów. Okazało się, że jak przychodził po takich zajęciach, był wykończony i nie mógł podjąć swojego treningu właściwego. No i zdarzyło się tak, że musiał z tego zrezygnować. Miał też epizod pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole z podobnym rezultatem. No i to, co było na końcu, czyli jeszcze w listopadzie tamtego roku, z braku środków musiał podjąć pracę, bo to nie jest jakiś tam mit, tylko jest to prawda, pracował w firmie budowlanej, żeby po prostu zarobić na życie. I tutaj chciałem się krótko podzielić właśnie tymi sukcesami Dawida. Trzecie miejsce to był praktycznie jego drugi start, poza tym, który widzieliśmy wcześniej w Spale. Wystartował na mistrzostwach Polski, tak, U20 w Świeciu z takim wynikiem. To są jego takie największe osiągnięcia wcześniejsze. W 2008 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów Bydgoszczy zajął 8 miejsce. To był taki prognostyk tego, że coś tam może się kiedyś w przyszłości zdarzyć. Później jako pierwszy rocznik U23 zajął 7 miejsce na mistrzostwach w Kownie Europy. Potem by się wydawało, że popatrzcie się, 19 miejsce na mistrzostwach Europy w Barcelonie, ale ten wynik jest niewiele gorszy od tego w Kownie, a mimo wszystko miejsce takie niezadowalające. Potem był taki przełom, bo widzimy, że w 2013 na meetingu w Ołomuńcu praktycznie pobił rekord swój życiowy, który do dzisiejszego dnia nie jest pobity, czyli minęło praktycznie 9 lat, no i na 20 niestety nic dalej się nie rozwijało. Tak mówię, wiele na to wpływu miały inne czynniki. Dlatego zmieniliśmy dystans 20 na 50 km. No i potem był start, popatrzcie się, na drużynowych mistrzostwach świata w Roma. Wynik by się wydawał też nie jakiś czasowy, oczywiście słaby, a mimo to 36 miejsce. By się wydawało, że bardzo źle. I tutaj największy sukces Dawida w tym wieku oczywiście, czyli start młodzieżowych mistrzostwa Europy w Ostrawie. Na tą chwilę to, co my widzimy, Dawid zajął drugie miejsce, czyli był srebrnym medalistą mistrzostw Europy. Dopiero po czasie okazało się, że zawodnik z Rosji został zdyskwalifikowany za doping, no i Dawid został mistrzem Europy. Także ten medal, który trzyma, to jest srebrny medal i z tym jest też taka ciekawa historia. Kiedy przyszło do zamiany tego medalu, kazano nam ten medal oddać. Ja poprosiłem Dawida, że wiesz co, wstrzymaj się, jak nie dostaniesz tego samego od Rosjanina, no to go też nie oddawaj. No i tak żeśmy faktycznie zrobili ten złoty medal, ten, o którym mówił, on jest bardzo charakterystyczny, do Dawida nie trafił, więc na dzień dzisiejszy mamy dwa medale, złoty i srebrny. No i pierwsze igrzyska Dawida, start w Londynie w 2012 roku. Progres fajny, czasowy widzimy, wynik bardzo zbliżony na tą chwilę do jego rekordu życiowego. Dawid zajął, by się wydawało, 19 miejsce. Tam też miał taką przygodę nieciekawą w czasie startu, że zawodnik z Kanady, tak to się akurat zdarzyło, nadepnął Dawidowi na buta. Dawid musiał tego zatrzymać się, tak, nałożyć tego buta.
kamyk mu niestety do buta wpadł, także przyszedł na metę zakrwawiony, tak, z kontuzją, można powiedzieć, nawet pięty. Na szczęście dotarł do mety, ale to spowodowało, że stracił dystans do całej grupy, tak. No i potem musiał niestety troszkę gonić. Ja uważam, że to był bardzo dobry wynik Dawida. I tutaj chcieliśmy się podzielić, czy ja się chciałem podzielić właśnie sukcesami Dawida, czyli mistrzostwami Polski. Popatrzcie się, 2012, pierwsze miejsce na 5 km i to jest najlepszy wynik Dawida. Do tej pory również niepobity. Czyli wtedy można powiedzieć, był w gazie, tak? Czyli te to, co powiedziałem, Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Widzieliśmy, że Dawid był naprawdę dobrze przygotowany i z tego okresu pochodzi właśnie jego rekord. Ale potem popatrzcie się na daty. Od 2015 do 2019 Dawid nie przegrał żadnych zawodów mistrzostw halowych w kraju. O czym nigdy nikt nie mówił na mistrzostwach Polski. Mówiono, że ktoś tam zdobywa kolejny złoty medal, a tutaj była cisza. I mistrzostwa Polski. Widzimy w różnych kategoriach wiekowych. Nie zawsze to były oczywiście pierwsze miejsca, były też trzecie i szóste miejsca. W każdym razie to, co mówiłem wam wcześniej, popatrzcie się, Storuń 2.13 i potem jest dziura i dopiero się pojawia 2.18 i znowu pojawiają się jakieś miejsca na pudle. I ten wynik z 2.18 znowu widzimy, chociaż zajmuje drugie miejsce, ale wynikowo, czasowo to jest jeden z lepszych startów Dawida. No i w kolejnym roku, kiedy już praktycznie podejmowaliśmy powoli decyzję o przygotowaniach do startu na 50 km, pojawiły się równocześnie bardzo dobre wyniki na krótszych dystansach. I o mały włos, 2.20, Dawid byłby pierwszym Polakiem, który zdobył złote medale na wszystkich dystansach 5, 10, 20 i 50. No niestety na 5 się mu udało, to było wcześniej na slajdzie. Wygrał na 10 km, wygrał na 20, natomiast na 50 nie wystartował, bo niestety mieliśmy w domu COVID-a i nie mógł wystartować. No i start 2021, pierwszy start Dawida na 50 km, gdzie udało mu się zrobić kwalifikację olimpijską. To jest jego do tej pory rekord życiowy, bo wiemy, że następny to był już start na Igrzyskach. Moim, że tak powiem, celem jest, żeby zawodnik naprawdę wykonywał w całości swoją mechanikę ruchu. Macie dla porównania lewego i prawego zawodnika, prawy wiadomo jest Dawid, jak ta stopa dokładnie pracuje, jak się przetacza. Każde odchylenie stopy na zewnątrz, co widzimy w tym momencie na przykład u Dawida, nie jest do końca właściwe. Dawid powinien odbić się z całej stopy, żeby ten ruch był właściwy, ale tak mówię, jest to gdzieś tam dopiero listopad, zaczynamy treningi, jest to na tym etapie jeszcze dopuszczalne. Tutaj i tak widzimy, że to odbicie już jest prawidłowe, czyli praktycznie odbywa się z dużego palucha. Tak właśnie się to powinno mniej więcej odbywać. Każdy gdzieś tam się pyta, czy ta technika chodu jest naturalna, czy zawodnicy nie mają jakichś tam kontuzji, szczególnie tej obręczy biodrowej. Muszę zdecydowanie powiedzieć nie. Wszystko to jest bardzo naturalne. To, co, na czym, że tak powiem, zawodnik zyskuje, to jest praca miednicy, tak, przód, tył, czyli można powiedzieć, jak ja stoję do was bokiem i bym szedł prosto, nic nie robię, ale każde moje już odgięcie biodra do przodu powoduje, że zdobywam przestrzeń chociażby 1 cm, a jak to jest 5 cm, to sobie wyobraźcie, ile to daje na całym dystansie. 1 cm, zakładamy, że zawodnik na 50 km robi 50 000 kroków, to daje 500 metrów.
A jak to jest 2 i więcej centymetrów, jaką to potrafi dać przewagę zawodnikowi na dystansie? Przejdziemy troszkę dalej. Tu już jesteśmy w Monte Gordo. I też wam zwrócę uwagę tutaj na parę elementów. Wiemy, że wbrew pozorom nie tylko pracują nogi, ale siłą napędową u chodziarza to są ramiona. Idealnie by było, kiedy to, co widzimy w tym wypadku u Dawida, lewa ręka jest za biodrem. To jest bardzo właściwy ruch. Jeszcze widzimy małą rotację prawej ręki do wewnątrz, co też do końca nie jest jeszcze na tym etapie właściwe, nad czym trzeba pracować. Parę wam dam takich, żeby się państwo sami sobie mogli ocenić. O, i tu też praktycznie można powiedzieć, jeszcze nie jest właściwe to ułożenie ciała, tak? Czyli widzimy odchylenie lekkie do przodu. Właściwsze by było pionowe, a najwłaściwsze by było lekkie do przodu, co gdzieś tam dalej się za chwilę pojawi też. Chociaż w tym ruchu tej nogi widzimy, że ciało przesuwa się już do przodu. Tu dalej jesteśmy w Monte Gordo. Słuchajcie, trening na stadionie, wiadomo, możemy zrobić jakiś trening intensywności, ale nam zawsze najbardziej zależy na tym, żeby mieć odnośnik do czegoś, a to najlepsze jest właśnie, że jest porównanie do linii, tak, prawej, lewej, jak właśnie znowu ta stopa pracuje, czy ten ruch jest właściwy. Tu wbrew pozorom wróciliśmy z Monte Gordo, jesteśmy przed mistrzostwami właśnie w Dudincach. Warunki atmosferyczne są, jakie widzimy, a tu trzeba zrobić porządny trening 30-kilometrowy. I to są już prędkości startowe. Popatrzcie się, jakie już inne ustawienie ciała, tak? Już jest ciało lekko wychylone do przodu, ale w linii prostej, co jest bardzo istotne na tym etapie już przygotowań. Widzimy, jakie piękne zaznaczenie tej właśnie pierwszej nogi, czyli wyprost w kolanie, co jest niezbędnym elementem w technice chodu sportowego. Tutaj też mamy, między nami jest trenerka, no nie zajmuje się chodem, z Mikołowa, i bardzo serdecznie pozdrawiam i namawiam do tego, żeby się zabawiać sport. Zmusimy. Tak, popatrzcie się na lewą nogę. To jest taki, można powiedzieć, nawyk Dawida, że prowadzi stopę od zewnątrz, prawą akurat do środka, ale w końcowym etapie ta stopa się prostuje i jest ten ruch właściwy. Tu, słuchajcie, to nie jest trening styczniowy z Kubem Jelonkiem. To jest trening w majowym. Można powiedzieć, że powinniśmy tu już powoli naprawdę się bardzo rozpędzać. Zastajemy takie warunki, no i nie ma co narzekać, tylko trzeba wykonać robotę. Wielka Krokiew przed nami, też dosyć trudna trasa, bo to jest akurat odcinek, kiedy trzeba pójść pod górkę, no i wykonać swoją robotę. Ale tutaj popatrzcie się już ewidentnie, fajny przykład pracy po linii, chcę wam go pokazać. Zachęcam, jeżeli właśnie ktoś się będzie bawił kiedyś chodem sportowym, żeby na to zwracać uwagę, żeby uczyć zawodnika prawie że chodzić po równoważni, w cudzysłowie oczywiście, żeby nie było jakichś niepotrzebnych ruchów. Tutaj też bardzo fajnie widzimy, że Dawid pracą rąk nie przekracza osi swojej symetrii, co jest bardzo istotne, czyli każdy ruch, który by był wykonany przez zawodnika poza oś symetrii, spowodowałby złą pracę kończyn dolnych, bo to wszystko ze sobą jest powiązane, krótko mówiąc. Też wam pokażę w paru momentach, jak to wygląda. Tu już widzimy zmianę pogody w Zakopanem. Zrobiło się cieplej i to są już duże szybkości, które tutaj Dawid pokazuje.
To nie są jego prędkości startowe. W takiej prędkości, taką prędkością się porusza, bijąc na przykład rekord Roberta Korzeniowskiego na 3 km, a wiemy, że to jest 10:56, także naprawdę jest to szybkie chodzenie. I też możecie zaobserwować właśnie, czy tu występuje faza lotu. O, w tym momencie, jak patrzycie się na cień pod jedną i drugą stopą, jakie to jest minimalne i trudno wychwytywalne, tak, przez sędziego, żeby określić fazę lotu. Wiemy, że Dawid zalicza się do bardzo dobrych techników i najczęściej nie ma żadnych oszczerzeń. Oszczerzenia tylko pojawiły się, kiedy Dawid miał kontuzję, po prostu kulał na nogę, a tak nie, bardzo się dobrze składa, że no, przez to, że właśnie jego pierwsza trenerka Kasia Śledziona dobrze na tym właśnie popracowała. Tu można by mieć lekkie zastrzeżenia do pracy rąk, tak, że one, ten łokieć jest trochę za duży kąt, dłoń powinna być lekko bardziej wysunięta do przodu, żeby te wahadło było ciut większe. Ale tu już widać te napięcia mięśniowe, nawet w rękach, naprawdę dużo szybkości. Przenosimy się dalej. Czemu pokazuję wam zdjęcia, słuchajcie, właśnie, no, można powiedzieć, Dawid rozebrany. Lubimy takie też sesje, które nam określają dokładnie jego pracę mięśni, tak? Czy wszystko się prawidłowo pojawia, jakie są odchylenia, jaka jest ta praca właśnie bioder, stopy. Tutaj to już jest takie typowo siła biegowa w San Moritz, czyli naprawdę krótko przed startem, kiedy jesteśmy już w BPS-ie. Też duże szybkości, tylko zawsze, jeżeli mówimy o tej sile biegowej, tak będę mówił może tym językiem bardziej takim potocznym, to musi być zawsze taka siła, która nie zakłóca jego techniki ruchu. Czyli duże prędkości, akurat pogoda no taka, jaka widzimy, ale tutaj też taka fajna epizod. Czy poznajecie zawodniczkę? To jest nasza maratonka, tak? Dawid lubi takie odmiany, to znaczy nie tylko chodzi, ale lubi pobiegać. Ona akurat wtedy wykonywała trening 200 metrów 30 razy, z tego co kojarzy, czyli 3 razy po 10. I Dawid się włączył po prostu do jej treningu i przeleciał z nią tam 2-3 odcinki, żeby troszkę zaangażować inną pracę mięśni. Tutaj znowu już zauważyliście, znowu chodzimy po linii, porównujemy. Nie będę już wam tutaj dalej zwracał uwagę na te małe elementy. Tu już bawimy się trochę w testowanie kulerów. Dawid na siebie ma właśnie, czy zwróciliście uwagę, zaraz wam to pokażę. Kuler, troszkę jest ciemno. Ta charakterystyczna czapka, która w Tokio się też pojawiła, ale tylko na początku startu, okazało się, że jest niepotrzebna, bo było tyle po prostu miejsc na podawanie wody, polewanie się, że nie musiał tego po prostu stosować. Dobry trener szkoli zawodników, a doskonały trener szkoli ludzi. Myślę, że bardzo mi się to spodobało też, bo to nie jest, ja to usłyszałem tydzień temu dosłownie, ale bardzo mi się ten cytat spodobał, że właśnie dla nas ten zawodnik musi być nie tylko osobą, którą chcemy osiągać sukces, ale z której chcemy budować jego człowieczeństwo, żeby to by był wspaniały człowiek. No i końcowy sukces Dawida, czyli Mistrzostwo Olimpijskie, bo nawet to, co zawodnicy w Tokio przeżywali, to znaczy ta izolacja związana oczywiście z pandemią, myślę, że przyczyniła się do tego końcowego sukcesu Dawida. Dawid jest dosyć taką osobą towarzyską, która lubi rozmawiać z innymi, tak bym powiedział, z kolegami nawet z zagranicy, tak, z zawodnikami. I to myślę, że po części też rozprasza zawodników. A przez to, że właśnie oni byli w takim reżimie bardzo, bardzo sanitarnym, Dawid naprawdę takie słowa powiedział, że teraz wie, jak się mieszka w więzieniu, tak?
to znaczy oni naprawdę przebywali tylko w pokoju. Widział z okna skocznię w Sapporo, gdzie zdobył złoty medal Fortuna i go to też tak troszeczkę motywowało, napędzało. Natomiast nawet na trening nie mogli wyjść na trasę chodu, nie byli do tego dopuszczeni. Także tylko gdzieś tam właśnie pod tą skocznię mogli odbywać trening, wracali do hotelu i nie mogli się po prostu z niego poza obiekt poruszać. Jak Dawid po zakończonych zawodach wrócił do Tokio, gdzie zobaczył wioskę olimpijską, gdzie zawodnicy swobodnie mogli się poruszać między budynkami, tak to nazwijmy, no to poczuł, można powiedzieć, taki luz. Ale myślę, że to właśnie, że byli tak skupieni, byli tak odizolowani właśnie, skupieni tylko na tej robocie, którą mają wykonać, przyczyniło się również do tego jego końcowego sukcesu. No i to, co my jako, tak, ja trener i zawodnik na pewno możemy się podzielić i też to już zostało na pewno powiedziane, że po prostu rywale Dawida zbagatelizowali go, tak. To był jego drugi start. Zresztą zawodnika z Niemiec to też nie był jakiś kolejny start, bo to jest przecież bardzo młody zawodnik, który był drugi. Mimo wszystko, tak mówię, jak Dawid zaatakował, ktoś tam mówi, czy usłyszeliśmy nawet takie słowa, czy od Grześka Sudoła przy transmisji, czy od Roberta Korzeniowskiego, że za szybko atakuje. No mnie to na przykład zdziwiło, bo zawodnicy właśnie atakują po 30 kilometrze. To było coś naturalnego. Dawid wręcz na to czekał, tak? Kiedy to się stanie? Dlatego właśnie, nie wiem czy pamiętacie, zaatakował wcześniej, zatrzymał się przy punkcie żywieniowym, poczekał na zawodników, widzi, że nic się nie dzieje, więc tak to się, tak powiedział potem takie słowa, pamiętacie, że zaczęło mu się nudzić, no bo po prostu czekali na te przyspieszenie, czy on czekał. Dlatego wpadł na takie swoje prędkości, które miały być prędkościami docelowymi. Wiadomo, że gdzieś tam pojawia się ryzyko, jak to się skończy, bo tego do końca nikt nie wiedział. Natomiast to wszystko, co myśmy ze swojej strony zrobili, to znaczy i ten sposób podawania właśnie żywności czy tych kulerów spowodowało, że zawodnik czuł ten komfort psychiczny, że mu butelka gdzieś tam nie wylatuje. Nie wiem, czy się zwrócili uwagę, że jakiś tam zawodnik z innego kraju zabiera bidon, czy dwa bidony, próbuje zabrać i mu wypadają, tak? I gdzieś tam w głowie już się pojawia, czegoś nie mam, a tu trzeba zasuwać dalej. Ten kryzys, który tam pojawił się już na trzecim kilometrze przed metą u Dawida, nie był spowodowany, wiadomo, wysiłkiem również, ale problemem właśnie w Tokio, w starcie, było to, że, czy w Sapporo, to, że przez tą wilgotność, jaka tam była, organizm już nie był w stanie przyjmować więcej żeli, tak to nazwijmy. Czyli każde pochłonięcie następnego żelu przy końcówce by spowodowało jego problemy żołądkowe, czyli poszłoby coś do przodu albo w dół. Także musiał podjąć decyzję, że rezygnuje z przyjmowania żeli, kończył tylko na napojach energetycznych, na oczywiście polewaniu się i uzupełnianiu płynów. Ale co jest ciekawe, pierwszy raz przy kontroli dopingowej, jak Dawid był poproszony, nie musiał czekać na oddanie moczu, tak? Bo był tak nawodniony, że od razu się mógł wydalić, tak, odpowiednią próbkę. Przez tą wilgotność. Ja pamiętam takie słowa Roberta Korzeniowskiego, kiedy startowali w Pekinie, że w tym klimacie praktycznie nie tylko się trzeba nawadniać, ale otwierać swoje pory, czyli wycierać skórę, tak, żeby to całe ciało nasze mogło oddychać. No i ja tak mówię, takie niuanse decydują o tym końcowym sukcesie. Dlatego ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, że mogłem się podzielić tym, co myśmy przeżywali.